moi kochani, testujemy DBD w update'cie z, można powiedzieć, The Ring. No bo to mówimy tak, jak jest ta Samara, która wychodziła z telewizora, z tej studni i tak dalej. No, ale to jest na podstawie nie tego amerykańskiego The Ring, tylko tego japońskiego, dobrze mówię? I tam jest ta Sadako, czy jak ona się nazywa? No i generalnie też jest ten. Ja jestem teraz bohaterem, a raczej bohaterką, który będzie gonił ich. Pierwszy raz będę grał tą postacią, tym killerem, zobaczcie. Nie mam pojęcia, jak się tym gra. Aha, ja jestem... Ja się mogę ukazać u kogoś. Okej. Okay. Czy jestem ukryty teraz? Czy jakoś tak? Aha, uderzyłem go. Dobra. Oni mnie widzą chyba jakoś. W jakimś stopniu. O, mam cię! Chodź, byczku! O, ty gnojku mały. Zobaczmy, jak ona psuje. Okej. O, 90%, dobra. Tam uderzają. Idę tam już do nich. Oni mają już bardzo mocno naprawiony silnik. A, dobrze! I co teraz? O, ktoś będzie czekał teraz. Co to jest za telewizor? A, bo ja w tych telewizorach mogę się pojawiać, tak? Dobrze, uderzyłem ją, ale powiem wam, że ten bohater jest bardzo dziwny. Nie no, co jest? What? To jest bardzo dziwne. To było dziwne. Dobra, tu ktoś jest. Weźmiemy ją ze sobą. Chodźcie. Ja nie wiem, jak ją niosę. Jakoś na plecach dziwnie. On jest ranny, on powinien dostać za karę. On powinien dostać za karę. Tak jest.
Dobrze ci tak. Idziemy. Ten dostał. Nie no, ja muszę jakiegoś kurde ubić. Ja muszę ich teraz tunelować, bo ja nie wiem co ja mam robić. Ta bohaterka taka dosyć... trzeba wyczuć to, nie? O co tu chodzi tak naprawdę. Mogę się teleportować troszkę jak tym innym Hiroskiem. Telekinezą mogę podnosić? Trochę tak. Dobrze ci tak. Jeszcze jedna osoba jest tutaj. Tu jest dokładnie. No tu nie masz przecież tego, to po co ty takiej robisz? Dobra. Kolejna. Jaka głupia. Dzięki. Głupie, dwie leżą. Co chcesz? Nie teraz kochanie, ja dokończę tylko to. Troll, co się tak patrzysz? No, sprintek był. No i co, i biegniesz do tego? Dobrze ci. Tu? A, tu są. Mhm. Kurde, trochę chciałem się wycwanić, ona mi trochę tutaj narobiła. Ona jest bardzo niska. To też jest problematyczne. Dobrze. Cały czas trzeba ich tutaj wieszać.
Tempa dzida, patrz. Ja muszę to rozwalać, bo oni potem uciekają przez te miejsca. Dobra. Musimy go powiesić i może zdążymy jeszcze tamten uwalić. Silnik, ale chyba będzie ciężko. Dobra, jednego już żeśmy pokonali. Ty, ona nie jest taka zła, tylko trzeba wyczuć troszeczkę ten styl. Oni tu już idą, dobra. Zablokowane jest. Dobra. Tamtą trzeba dogonić. Dobra, trzeba ją już dogonić. A, ona ma sprinta. Dobra, ona idzie do tej palety. Okej, to niech mi ją zrzuci, bo już mnie denerwuje ta paleta. Oni po prostu, im mniej palet, tym łatwiejsze będzie gonienie potem. Spoko. Dobra. Dobra. Trzeba uderzać w ten sposób. Gdzie oni są? Dobra, tu jest ta. Dobra. Oni mają za dużo apteczek. Ciągle chodzą z tą apteczką. Oni tam są, okej. Tu się leczą, tu się leczą. Shh.
Oni chcą na Hama naprawić ten silnik. Ile oni mają, ile oni się będą jeszcze leczyć? Dobra, tam jest. Czemu ona tak ma? Dwie są ranne. Jezu, ta idzie jak najdalej. Co za pała. Co za pała głupia. Nie, aha, unieknęła, okej. Okay. Dobra, to będzie uciekać. Nie daruję jej. Dobra, musi teraz gdzieś uciec tu. No tak, no bo ona kurde musi szukać palet, a ona już prawie w ogóle palet nie ma w tej grze. Już wszystkie zwalili palety na łeb. Tu jest ostatnia paleta, która ją może uratować. Dlatego ona na 100% tutaj kampi. To jest ostatnia paleta, która ją ratuje, nie? Dobra, tamta przede wszystkim musi stąd iść. Uciekaj. Dobra, ona się już uleczyła. Ach, ostatnie. Grałeś może w darmowy American Thief Prolog na Steam? Grałem w demo i nagrałem je na YouTube'a nawet. Możesz sobie zobaczyć. Nic specjalnego. Moim zdaniem trochę nuda. Powiem wam tak, no taki meczek kurde ten, ale... Nie wiem o co chodzi jeszcze z tymi kasetami, bo oni mi je wyciągali, więc ja nie mogłem się teleportować do tych... telewizorów, ale czy ja mogłem je... Czy ja mogłem jakąś kasetę z powrotem? Coś tam, coś tam? No właśnie nie wiem, czy jest taka możliwość, żeby to naprawiać z powrotem. Coś tam, no właśnie, coś tam, nie? To bym zmienił na to. W ogóle strasznie dużo się będzie palić na tej mapie, jak to zrobimy. Magnetowid. Wszystkie te wizory odtwarzają efekty projekcji. Dobra, to może być. A to? Ocalali, którzy byli świadkami ukazania się, krzyczą i ujawniają swoje lokalizacje. No i tak będzie, no. I tak robimy i lecimy, no. I tak będzie. Dobra, teraz się może uda. A jak nie, no to wina postaci. Nie moja. Wiadomo. Dobra, widzę już jednego. Był ktoś jeszcze obok.
Ja go nie widziałem. Ale cygarytę ma, patrzcie, do samego końca normalnie papierocha jeszcze w ryju trzyma. Widzieliście tego kozaka? U góry ktoś jest. To jest dobre, że oni krzyczą. Bo oni przynajmniej wiadomo, gdzie oni są. Nie no, ja będę rozwalać te wszystkie palety. To nie ma co się pieprzyć z tym. No ktoś tu na pewno jest, pokaż się. Nie masz cię? No dobra. Coś nie coś potrafię. Ta postać, powiem szczerze, kurde, tak mi nie leży coś. Tak mi coś nie leży. Trzeba się coś nauczyć. Corekeeper. A co wy tak o tego Corekeepera ciągle się pytacie? No i co? I dwie palety? Jezu, nie wiem jak on to zrobił. Naprawdę. Nie, no i ile jeszcze tych palet? Ile jeszcze palet, gościu, powiedz mi. No dobra, to idziemy za wszystkimi paletami, chodź. Palimy je wszystkie po kolei. A, przepraszam, z tej strony on poszedł sobie. Po co to zrobiłeś po cichu? W jakim celu? Przecież ty musisz paletę jeszcze mi jedną rozwalić, nie? O co ci chodzi, gościu? Chodź. Mhm. Dobra, pójdę se też tu, nie bój się. Nie zostawię cię, wiesz?
Teraz już mi nie zależy na silnikach. Teraz już mi zależy, żebyś mi tylko palety rozwalał. O. Chodź. Wiem, spokojnie, 16 już, spokojnie. Za szybko go ściągnęli. Naprawili go szybko. Przecież tego chłopa. Jezu, ten zaś do palety idzie. To jest kurde. Ten chłop to. Poszukiwacz palet. Nie, on tu se uciekł. Jak tam paleta? Next? Ty, oni mi wszystkie te telewizory zepsuli. To jak ja mam tu grać? Co? Pff, co za badziew. Dobra. Dobra, ona mi zaskoczy pewnie. No właśnie. A to dziwne, że miała decisive. Nie wiem, ta postać, kurde, jest, czegoś jej brakuje, nie wiem. No niby ma teleportowanie się do tych, ma to ukrywanie, które jest beznadziejne. Ja bym chciał widzieć, jak ja wyglądam, jak jestem ukryty. Bo jak ona jest ukryta, to oni mnie i tak widzą, nie? Ona... Ja bym musiał zobaczyć ten poziom niewidoczności, niewidzialności, o. Taka se. No nie wiem, będzie trzeba trenować, to wtedy się okaże. Bo na razie jest nowa, nieznana i niepoznana za bardzo. Dobra, koniec.